nazywam się Maria Kazając, prowadzę zajęcia Szkoły Rysunku Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury. Z powodu pandemii zajęcia nie są prowadzone już dłuższy czas, więc postanowiliśmy pokazać je online. I dzisiaj pokażę Wam, moi drodzy, jak się robi masę solną. Dzieci zazwyczaj bardzo lubią się tą masą solną bawić, wykonywać różne rzeczy z nimi można robić. Więc potrzebna nam jest mąka, miarka mąki. Będę Wam pokazywać po kolei, jak to będziemy się robić. Miarka mąki, miarka taka sama soli. Proszę. Potrzebne nam jest naczynie do robienia tej masy. Wsypujemy dwa składniki i jeszcze musimy to rozłożyć pół miarki wody, może być troszkę więcej. I mieszamy. Mieszamy, ta masa musi być taka fajna, plastyczna, żeby nam się dobrze lepiło. Z tej masy możemy robić płaskorzeźby, możemy robić małe rzeźbki, możemy robić różne takie dekoracyjne rzeczy. Zaraz Wam pokażę, jak mniej więcej ta masa ma wyglądać. Urabiamy sobie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Widać? Jaka ta masa być? Jest fajna, elastyczna. I teraz płaskorzeźby możemy zacząć w ten sposób, że bierzemy sobie tabliczkę. Tu mam taką tabliczkę z tekturki i wyklejamy sobie całą powierzchnię paluszkami. Tak. Wyklejamy. Ona się tak fajnie układa. Paluszkami sobie wyklejamy. Proszę bardzo. Masę się robi bardzo szybko. Jeżeli jest za twarda, można dodać wody, żeby to zrobić ją bardziej na rzadszą. Tak, to prawie jest już gotowe. I teraz na tym sobie zrobić, no, co tylko sobie wymarzycie. Czy to będzie jakiś pejzaż, czy to będzie jakaś martwa natura, czy jakiś gałąź z jakimś ptakiem. Najpierw bierzemy sobie jakiś przyrządzik. Ja tu mam takie fajne przyrządziki, które są bardzo pomocne w pracy tą techniką. Na razie weźmiemy sobie taki. O, tutaj jest takie. One mają te narzędzia, mają różne końcówki, potem Wam pokażę, co z nimi mogę zrobić. Ja tu narysuję taką prostą formę, na przykład jakiś flakonik i pokażę Wam, jak możecie go wykonać. Możemy sobie go robić takimi różnymi wałeczkami. Tak, o. I układamy jeden wałeczek. Potem następny wałeczek. I następny. Możemy to robić inaczej. Możemy sobie wziąć i zrobić takie małe kuleczki. I z kolei kuleczkami. No, troszkę duża mi wyszła, ale nie szkodzi. I możemy takimi kuleczkami sobie to, ten flakonik wypełniać. Ale możemy to zrobić jeszcze całkiem inaczej. Możemy wziąć dużą bryłkę tej masy, ulepić sobie tak mniej więcej podobnie jak konik, o, i położyć tą bryłkę tutaj i proszę bardzo zrobić taki fajny flakonik. Tymi przyrządzikami możemy sobie pomagać, prawda? One mają fajne, różne końcówki. Teraz Wam pokażę, co możemy zrobić z tych końców. Tutaj możemy mieć tak. I teraz możemy połączyć. Tutaj możemy zrobić, proszę, z różnymi wałeczkami możemy połączyć te wszystkie propozycje. Możemy tutaj sobie zrobić taki kształt, prawda? Możemy sobie zrobić, o, drugi wałeczek tutaj. Możemy sobie zrobić kuleczki i poprzyklejać ten
sposób, żeby ten flakonik był jak najciekawszy. Tutaj są końcówki bardzo różne. Tu jest taka kuleczka, czyli można sobie zrobić o takie kuleczki. Tyle. Tutaj jest taki. Takie paseczki możemy zrobić, okreseczki. Możemy zrobić, jeszcze mam pokazać. Tu jeszcze takie końcówki. Możemy sobie zrobić takie gwiazdeczki. Albo takie o trójkociki. Jeżeli nie mamy takich przyrządów, może na pewno macie w domu nożyk i literec. I tym nożykiem również możemy sobie pomagać. Zrobimy sobie większy obwód tego. O. Bardziej dokładnie. Możemy sobie tym widelczykiem zrobić jakieś pale w tle. Tym nożykiem możemy sobie zrobić jakąś krateczkę. To już zależy wszystko. Jeżeli się Wam nie podobają te krateczki czy te fale, możemy też użyć zwykłej szyszki albo cokolwiek, co macie wokół siebie, z jakąś fajną fakturką. Proszę bardzo. Szyszeczką. Jakie fajne. Bo nam dostaje. Szyszka też by się nam przydała. Ma takie ładne pogłębienia. I sobie możemy tak opić tą proszę muszlę tutaj. Także to już zależy wyłącznie wszystko od Waszej inwencji, Waszego pomysłu i wyobraźni. Taka praca po wyschnięciu, no musi schnąć jakieś, o jeszcze, kwiatki można różne odbić oczywiście, można wybrać, no mnóstwo różnych rzeczy możecie odbijać i robić różniste fakturki. Praca, o jeszcze, właśnie, można jeszcze wziąć materiał z grubą fakturą i też poodbijać, będzie bardzo ciekawie wyglądał. Także to myśleć możecie o różniste rzeczy i odbijać bardzo różne rzeczy. O, tutaj jeszcze widzę, że mamy o takiego maczka. Maczkiem możemy też sobie zrobić takie o fajne. On ślicznie się odbija, takie fajne tło. I to tak jest, taka praca musi schnąć parę dni. No, można przyspieszyć proces, włożyć do piekarni taki kupiec, ale to już musi Wam mama pomóc takiej czynności. Po wyschnięciu możecie tą płaskorzeźbę sobie wymalować barwami akrylowymi lub temperą. Ja tu mam taką jedną pracę skończoną. Wymalowane dwie płaskorzeźbki. Na zajęciach bardzo zrobił takiego aniołka i wymalował. On sobie go weźmie, jak jest skończy pandemia. A tutaj jest, robiliśmy maski. Proszę, jest taka maska i tą maskę wymalowaną można sobie przykleić na tekturkę, na jakąś sklejkę, czy na blejka malutki. Także to jest taka fajna dekoracja. Także widzicie, że z tej masy solnej można robić bardzo, bardzo różne rzeczy. Także dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i życzę Wam miłych chwil z masą solną. Do zobaczenia.